mieści się 30 sztuk strzałek i jedna, która wchodzi do środka. Dobra, zaraz do Was wrócimy. Po włożeniu strzałki nam nie poleci. Trzeba docisnąć raz. Będziecie słyszeli charakterystyczny pstryk. I drugi. I w tym momencie wiecie, że jest uzbrojona. Łapiecie. Wbita. Wyciągacie kolejną. Spróbujemy utrzymać skupienie. Jak widać, skupienie mam dosyć dobre. Zaraz pokażemy Wam to z bliska. Teraz mi zeszło. I wracamy do Was za chwilkę. Pokażemy w taki sposób. Cyk. Na tyle wbiło się w grube drzewko. Jeszcze o. Dokładnie tak. To są długie strzałki. Pamiętajcie, im dłuższa lufa, że tak powiem, tym dłuższe strzałki lepiej niosą, głębiej się wbijają. Pijacka czkawka. Dobra, wlazło. Wyjmiemy krótką. O. Krótka, jak widać, już torpeda. Złapmy to jak ludzie. I widać, na ile to wlazło w drzewo. Więc sobie od razu to poodkładamy. I teraz Wam powiem taką ciekawostkę. Dużo osób powie, jak z tego ubić człowieka, jak z tego ubić zwierzę, etc. Weźmy pod uwagę, że dzikie plemiona, nazwijmy je dzikimi plemionami, są znane z tego, iż używają neurotoksyn. Jedną z takich neurotoksyn jest kurara, którą możecie sobie... inaczej, roślinkę kurary możecie sobie normalnie jeść, bo nie działa w organizmie w taki sposób jak w krwioobiegu. Po trafieniu w krwioobieg nasze ustrojstwo jest najpotężniejszą neurotoksyną. W ciągu minuty czasu dochodzi do zapaści serca i wszystkich mięśni. Więc człowiek bardzo chamsko i szybko umiera. Taka strzałka jest w stanie ubić rybę i tym podobne rzeczy, więc nie radzę próbować, ale działa. Człowieka też nie muszę mówić, że jesteście w stanie załatwić. Wystarczy pobawić się pewnymi specyfikami, ale do tego nie zachęcamy. Mówię to tylko i wyłącznie tak, jak to się mówi ładnie, rekreacyjnie, żebyście wiedzieli, na jakiej zasadzie działa nasza świstuła. Bardzo mi się podoba to słowo. Za chwilę pokażemy Wam, co to robi z pełną butelką wody, żeby Was uzmysłowić, jaka to jest potęga. Pozdrawiamy. Bić się wbiła, końcówka odpadła. Teraz pokażemy to. Tu macie pełną butelkę. Przeszło na wylot. Więc widzicie, jeszcze
Woda nie schodzi tak dobrze ten. O, teraz widać ile jest otworów. Więc spoko rzecz do treningu. Jak widzicie, to co nie trafiłem, powbijało się. Jedna strzałka mi tylko zlazła bardziej. No tu już ładnie nafaszerowałem. Więc to by było na tyle.